koncercie w przeuroczym miejscu, w bardzo serdecznym miejscu w Światłowni. Ja pozwolę sobie na początek przedstawić zespół. Nazywam się Slavic Voices, czyli słowiańskie głosy. Magdalena Cyserska. Robert Matusiak. Michał Hajduczek. Mili Państwo, żeby troszkę bardziej wprowadzić Państwa w ten nastrój muzyki przedwojennej, muzyki filmowej, zaczniemy w tej chwili od piosenki o tytule W małym kinie, która opowiada właśnie o pewnych wydarzeniach, które tam się wydarzają. Kino wtedy było, można powiedzieć, raczkującą dziedziną sztuki, ale z kolei kompozytorzy i tekściarze, albo może właśnie dlatego, szczególny nacisk pokładali na to, żeby te teksty, te melodie były naprawdę wysokiej jakości. I dlatego te melodie, pomimo tego, że były wtedy użyte jako filmowe, w tej chwili funkcjonują w kulturze jako piosenki, które bardzo chętnie. Zaznaczyć, że
że Państwo tutaj nie przyszli tylko po to, żeby posłuchać dobrej muzyki, ale też, żeby troszeczkę zabawić się intelektualnie. Dlatego, że te wszystkie piosenki odpowiadają na szereg trudnych pytań, które tyczą się każdego człowieka. I zaczniemy od jednego chyba z ważniejszych pytań, które może człowiek sobie w życiu zadać. Czy każdemu wolno kochać? Złoty cios, drugiemu płatkość nic, lecz bywa tak, że czasem nie da nic. Lecz nie martw się, choć dziś ci źle, w słoneczne jutro. Zaczyna się od marzeń i właśnie o tym opowiada też pierwsza piosenka. O czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zacznie?
wszystko gdzieś w głowie od marzeń, skrytych marzeń, ale no, bądźmy troszkę bardziej pragmatyczni, żeby miłość mogła się ziścić, potrzebny jest jakiś pierwszy krok, znak. Wiemy, że potrzebny jest pierwszy znak, ale gdyby pozostać tylko na pierwszym znaku, no mówmy się, nic bez tego, raczej dzieci by raczej z tego nie było. Proszę Państwa, dlatego potrzebna jest pierwsza randka, prawda? Teraz bardzo ważne pytanie, które nurtuje wielu młodych ludzi. Jaka godzina jest najlepsza na pierwszą randkę? Dziewiąta. Widzę Państwo, młodzież szczególnie po pierwszych randkach, nie wiem, czy rodzice wiedzą, ale no to już... Nie wnikam, natomiast warto zapamiętać, kto jeszcze jest przed pierwszą randką, że godzina dziewiąta gwarantuje sukces, powodzenie, szczęście i tak dalej, perspektywy, tak, no już może nie wnikają w szczegóły, co dalej. Natomiast te inne godziny być może też. Myślę, że temat miłości jest na tyle ryzykowny, że akurat w tej sprawie nie warto ryzykować. 8:04, jakaś płyta, 8:09, ktoś coś czyta, to nieważne, najważniejsza jest dziś ona. 1:07, 1:03, 1:05, ktoś mi wszystko dziś poglądał, ale jedno tylko wiem. Umówiłem się znów na 9:00, tak mi do niej tęskno już. Za nas wezmę od szefa, a konto, kupię bukiecik róż. Cukiernia i spacer w księżycową jasną noc i będzie.
szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, w pół do trzeci, do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, to napędzać te zegary, by dziewiąta była już. Pomówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od szefa na konto, kupię jej bukiecik róż. Potem kino, cukiernia i spacer, księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, tak jak dziś. Ja mógłbym tańczyć do obłędu 3 miesiące z rzędu, ach!
moja dumna. Tak pozwól, że spytam się, czy dolna moja może skłonna za męża wziąć właśnie mnie. Kocham cię jak Toreadorę i powiedz mi tak na zgody znak. Gdyby pan miał cztery nogi, to byłby mężem naprawdę drogi. Moją żoną bym została, ja bym kochała, także aż strach. Ona je wyda mnie już w pracę, co ja na tym tracę, dwie z dwoich nóg. Lecz za to drugie nogi obie, zawsze mam przy sobie. Mieć cztery nogi, mieć to pierwszą rzecz, na rzecz odradzę sobie. Mój baler, mój nogi no, żebyś miał cztery. Kiedy to zrobisz, mój Sen abi.
świecie mej piosenki. I oj, też błagam was, że te wolne szepne dźwięki wzruszą mamur, beton, głaz. Czy do wyciągniętej ręki pan nie wszyscy z drogich stron. Niech nie zależy, bądźmy szczerzy, gdyby jakoś to też taki jestem. Wszystkich w cień, no i prawdy była blisko, ale w tym jest właśnie sęk, że chodzę sobie, nic nie robię i to jest mój wdzięk już taki jest. Zimny dramat i dobrze mi z tym bez słów znać, bo w tym jest rzeczy sama, że jest mi wszystko jedno, już taki jestem. Zimny dramat. To mi z państwa zazdrości, bo ja dzięki pójdę w czuć. Powiem krótko i najprościej, jeszcze na nim do stu kroć. Choć i małych uczuć złości, swoje zdanie o nich mam. I jeśli chcecie, to w komplecie wszystkich oddam wam, już taki jestem. Zimny dramat i dobrze nie z tym, bez tych zdań. Bo w tym jest rzeczy sama, że jest mi wszystko jedno, już taki jestem. Zimny dramat. Cicha noc, śnieżna noc, zakopana.
Państwa przerwie. I skoro w pierwszej części był cały szereg pytań, na które sobie odpowiedzieliśmy treściami zawartymi w piosenkach, myślę, że warto kontynuować tę rozpoczętą tutaj tradycję i kolejna piosenka, jaką Państwo usłyszą, będzie też odpowiadała na bardzo ważne pytania, a może nawet i ważniejsze niż te wszystkie pozostałe razem wzięte. Mianowicie, czy miłość wszystko wybacza? Serce przed miłością i uczynić najsilniejszy ostwiec. W taką noc ktoś jakby więzy rozciął. Miłość wchodzi w taką noc do serc. Nie kochać w taką noc dobrze, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty śmiech, i zatrać smak. Nie kochać w taką noc dobrze, gdy tęskni o serca brak. Gdy ktoś miłości wart jak ty, ktoś boisz nim jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież rzecz obojętna. Dobrze, kochajmy póki czas.
księżycowej ciszy. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, którą można robić w nocy. Można w nocy spać. To jest zaskoczenie może dla niektórych, ale o tej prawdzie widzą nawet dzieci. Dorośli czasami zdają się o niej zapominać. Yeah.
kobiety tak nami mężczyznami rządzą. Rzeć się w krąg, tyle wol lasów łąk, na słoneczku się mieni i śni. Aż porywa i rwie, takie piękne są dnie. Lecz piękniejsze są bardziej od tych dni. Co tu grać, spróbuj bez spać żyć. Ty ci uda.
go masz dość, kiedy bierze cię złość, a na duszy ci smutno i źle. Gdyś ponury i zły, kiedy w oczach masz łzy. Jedno tylko rozwieje troski twe. Tango Jerzego Kotego-Górskiego. Tango.
Minąga. Że będziemy wykonywać również piosenki z kabaretu Starszych Panów. W związku z tym, jeżeli ktoś słyszy z Państwa, wiedząc o tej drugiej informacji, przez specjalnie na BIST przygotowaliśmy
taką piosenkę, czy jedną, czy się okaże, od Państwa to zależy, żeby też również tych z Państwa, którzy tu przyszli na kawę, starszych panów, żeby też troszeczkę chociaż zadawać. A jak wiadomo, na wszelkie problemy najlepsza jest piosenka. Odpowiedzią na to trudne pytanie jest oczywiście mocna herba, do której zachęcamy. Z rozkoszy tego świata, ilości niepomiernej, zostanie nam po latach herbaty szklanka biernej i nieraz się w piernatach. Oh.
najlepiej wychodzi się na zdjęciu. Chyba, że rentgenowski. Na takim to ciężko coś ukryć. No właśnie. I tam się też znajdą jak najbardziej rosyjskie, ukraińskie piosenki. Także serdecznie zapraszamy. A gdzie? Wake Park w Myszlęcinku. W Myszlęcinku, tak. W tam jest plaża. Nie mylić z Wake Parkiem w Nowym Jorku. Serdecznie. Masz 30-16. Tak. Natomiast, żeby przez
żeby Państwa teraz tak już no, było troszkę, żeby nie było za mało opisów. No, chociaż troszkę, żebyśmy usłyszeli cokolwiek. To, tak obiecuję, Kalinka. Kalinkę. I Państwo, no, nie zamierzam, że mamy Kalinkę, Kalinki, natomiast mamy dla Państwa takie specjalne życzenia. Ponieważ nie po ukraińsku. Nie po ukraińsku, ale za to od serca. Za to od serca. Dlatego, że my już dedykowaliśmy jedną piosenkę paniom. I teraz, żeby panowie nie byli smutni, to dedykujemy drugą piosenkę wszystkim. I zarówno paniom, jak i panom. Co nie zmienia faktu, że w tym momencie lepiej być panią, która przychodzi na nasze koncerty, bo w tym momencie ma się dwie dedykacje. Jak jest trzy mężczyzną, to tylko jedna. Ale jest to no, też jedna, też nie byle jaka. Dyskryminujemy. Nie staramy się tutaj tak równowagę w przyrodzie. Więc to będzie piosenka, która. Którą zaraz wykonamy. Aha, jeszcze chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować światłowni za zaproszenie i za gościnę, za udostępnienie tego miejsca. To jest przepiękne miejsce, nie dlatego, że jest duże i jakaś niesamowita akustyka, nie o to chodzi o to, że właśnie jest tutaj taka kameralna, prawdziwa, serdeczna, normalna, rodzinna atmosfera. Dziękuję i wielkie pana. Wieczoru i stosunkowo udanej nocy.